Cześć kochane, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobor, jestem makijażystką, a moją modelką w tym filmie jest Oliwia, którą na pewno kojarzycie z jednego z poprzednich filmów. Dzisiaj wyszło trochę różowo, trochę brązowo, oczko jest przydymione, usta troszeczkę mocniejsze. Mam nadzieję, że taka propozycja też się Wam spodoba. Sięgam po paletkę od Charlotte Tilbury i na wcześniej przygotowaną powiekę nakładam ten jaśniejszy, połyskujący cień. On posłuży mi jako cień bazowy i nakładam go od wewnętrznego kącika do załamania, ale zostawiam zewnętrzny kącik niepomalowany tym cieniem, bo na zewnętrzny kącik wyląduje jaśniejszy mat z paletki. I wtłaczam go sobie w zewnętrzny kącik i rozcieram w załamanie. Wcześniej zabezpieczyłam sobie powiekę i nałożyłam kolorową bazę w odcieniu różowym. Pamiętajcie, żeby zawsze zabezpieczać powiekę, bo te bazy, wszystkie te płynne pigmenty lubią sobie czasami powiekę zafarbować, więc warto, szczególnie jeżeli malujemy kogoś, powiekę zabezpieczyć, żeby potem nie było po prostu ząka. I teraz puder w kamieniu, również od Charlotte. Jest to matowy puder, który nakładam pod łuk brwiowy i od razu też tym pudrem rozcieram sobie granice wcześniej nałożonych cieni. Dzisiaj będziemy pracować głównie właśnie na produktach Charlotte. Jak nie wszystko będzie od Charlotte, chyba tylko brwi nie będą pomalowane kosmetykiem od Charlotte właśnie. I teraz nie pokazuję, że nakładam ten mocniej połyskujący rozglądowy cień. Nie wiem dlaczego, nie pamiętam, bo to było dawno. Ale oczywiście na powiekę nakładam sobie w pierwsze bazę lepką. U mnie jest to zawsze NYX Glitter Primer. A potem paluchem wtłaczam połysk. Ten cień jest przepiękny. Zobaczcie, jak on się pięknie błyszczy. I teraz znowu pokazuję paletkę i teraz pokazuję ten ciemniejszy mat, taki brązik fajny i nakładam go w zewnętrzny kącik, tam go będzie najwięcej i samą resztką tego cienia, która mi zostanie na pędzlu, delikatnie wejdę też w załamanie, ale tylko po to już, żeby połączyć sobie wszystkie wcześniej nałożone cienie razem z tym brązikiem. I na drugim oczku dokładnie to samo. Pierwsze wtłaczam, następnie rozcieram sobie granicę, tak żeby nie stracić też tej intensywności cień. I teraz bazopodkład od Charlotte. Jest to baza dosyć mocno rozświetlająca, ale wiecie, to glow jest takie naprawdę fajne, zdrowe. Jako podkład bym tego nie używała, ponieważ ma bardzo delikatne krycie, wręcz praktycznie zerowe. No chyba, że ktoś lubi taki efekt mokrej skóry, to jak najbardziej, natomiast no, krycia tutaj, jak widzicie, nie mamy. Za to przy podkładzie trzeba naprawdę uważać. Naprawdę nakładać go niewielką ilość, dlatego ja go sobie nałożyłam pierwsze na dłoń i wtłoczyłam na tą właśnie opaskę. Ale wiecie, o co chodzi, nakładam sobie pierwsze na dłoń i wtłaczam w gąbeczkę, żeby krycie było troszeczkę mniejsze, bo uwierzcie mi, podkład właśnie ten od Charlotte jest tak kryjący, że on zakryje wszystko. Naprawdę. Dlatego trzeba uważać. Wiadomo, jeżeli potrzebujemy mocniejsze krycie, takie naprawdę mocne krycie, no to wtedy możemy dołożyć jego kolejną warstwę. On się fajnie buduje, ale moja wskazówka cieńsze warstwy, a ewentualnie więcej. No i czas na korektor. Tutaj mam Too Faced Born This Way i nakładam pod oczko i na drobne niedoskonałości. Stwierdziłam, że tam już korektor wystarczy, więc nie dokładałam właśnie podkładu, tylko użyłam tego korektora. Wszystko sobie wtłaczam gąbeczką. Zobaczcie, jak pomimo tego krycia to wszystko wygląda bardzo miękko i bardzo naturalnie. Lepiej by wyglądało, gdybym nie ubabrałam podkładem ust. Bardziej naturalnie, ale do tego za chwilę przejdziemy. I teraz pudruję sobie okolice pod okiem. To jest też puder od Charlotte i zaraz Wam go pokażę. To jest właśnie on. I pudruję nim całą buźkę. On się właśnie nadaje bardzo fajnie i pod oczy, i na całą twarz. Daje takie miękkie, matowo-satynowe wykończenie. I teraz konturujemy, używam do tego celu
podwójnej paletki od Charlotte. Tam mamy bronzer i rozświetlacz. Pierwsze sobie nakładam bronzer. Dokładam tak do tego momentu, aż będę po prostu zadowolona z efektu, będzie mnie to satysfakcjonowało. No i jak mogłyście zauważyć, pewnie zauważyłyście wcześniej znowu niż ja, Oliwka ma zrobioną kreskę brązowym eyelinerem i przyklejone kępki, czyli tak jak zawsze u mnie klasyczne kępki i kartezjanki. I tutaj kończymy konturowanie, tak się prezentuje bronzer i przechodzimy do różu, do policzków. Nakładam na szczyty kości policzkowych, na kości policzkowe, nie na szczyty. Na szczyty wyląduje rozświetlacz. I właśnie tak prezentuje się ta paletka z bronzerem i rozświetlaczem. I teraz sięgam po rozświetlacz. Bardzo go lubię, bardzo mi się podoba, bo on daje taką bardziej mokrą taflę niż takie ekstremalne rozświetlenie drobinowe. No wygląda przepięknie. Nakładam właśnie na szczyty kości policzkowych i na to miejsce tuż nad łukiem brwiowym, ale nie na środek czoła. I czas na brwi. Tutaj używamy cieni. Oliwia ma przepiękne swoje brwi. Ja je po prostu chciałam troszeczkę uzupełnić, przyciemnić, żeby nie zgubiły się w makijażu. Ale to naprawdę była chwilka. Nic tutaj specjalnego nie robiłam. Dlatego też właśnie zdecydowałam się na cień, bo gdybym chciała coś bardziej precyzyjnego, to wtedy sięgnęłabym po kredkę. A tak te cienie tutaj wystarczą. I wracamy do paletki z cieniami i sięgam po najciemniejszy odcień brązu z tej paletki i aplikuję go na dolną powiekę. Dokładam. Chcę, żeby ta dolna powieka była też taka mocno rozdymiona, rozblendowana, więc też tego cienia muszę nałożyć więcej. I też, żeby się nie zgubiła w porównaniu do powieki głównej. Powiem Wam, że bardzo lubię takie połączenie różu i brązu. Naprawdę. I teraz jaśniejszy odcień z paletki i nim blenduję sobie właśnie ten ciemny brąz tak od dołu, żeby jeszcze mocniej te granice tutaj zatrzeć. I wracamy do tego mocno rozświetlającego cienia i nakładam delikatnie zwilżonym pędzelkiem na dolną powiekę i na wewnętrzny kącik. Tak, żeby on tylko delikatnie rozświetlił tą dolną powiekę. A, no tak, przed chwilą obrabiałam filmik i nie pamiętam, że na wewnętrzny kącik nakładałam ten jaśniejszy cień, ten delikatniejszy troszeczkę. Wiedziałam, że nakładałam połysk na wewnętrzny kącik, a jednak się pomyliłam, jeżeli chodzi o odcienie. No i czas na usta. Na usta wyląduje konturówka i pomadka od Charlotte w tym takim najbardziej popularnym odcieniu Pillow Talk. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. I tak, obrysowuję sobie usta konturówką całe, uzupełniam je i później na to nałożę pomadkę. Powiem Wam, że one wyszły dużo ciemniej niż się spodziewałam. Wiadomo, u każdego to będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo każda z nas ma inną czerwień wargową. Jedne usta są jaśniejsze, drugie ciemniejsze. Ale tak naprawdę efekt bardzo mi się podobał, bo wyszło tak wieczorowo troszeczkę. Mocniejszy ślubniak też można z tego zrobić, więc mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Wyszło bardzo glamour. O, może tak. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania i komentowania.